Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda, że wyższe uczelnie, uniwersytety sieją ziarno, no i na swoje własne zanikanie, na swoje własne zniszczenie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Jeszcze bardziej. No teraz ten medialny przekaz przez te ostatnie parę tygodni, no to pokazał, że to pokolenie to jest bardzo, no, słabo wykształcone, ale jest strasznie rozdrażnione, jest straszne pewne siebie, no i w zasadzie pewne siebie bez żadnych podstaw, czy bez powodu. Kiedy te wszystkie tłumy zaczęły rozwalać pomniki, statuły Ulysses Grant, no i zniszczyły nawet monument taki poświęcony dla afrykańskich Amerykanów, weteranów wojny cywilnej, no bo byli tacy, no to bardzo dużo się ludzi zastanawiało, co ci protestujący w zasadzie się nauczyli, kiedy byli w tym koledżu, no bo Ulysses Grant, no to reprezentował północ, która najechała na południe, północ była przeciwko niewolnictwu, południe było za niewolnictwem. Także jak się południe oddzieliło, to północ powiedziało nie, jest jeden wielki kraj, są Stany Zjednoczone, no i te Stany Północne zaatakowały Stany Południowe, no i Ulysses Grant był jednym z tych generałów, którzy byli z północy, czyli rebelianci byli na dole. Konfederaci byli na dole, a na północy była Unia, żołnierze Unii, żołnierze Stanów Zjednoczonych, a tutaj była Konfederacja. No i ci, którzy rozwalali żołnierza, generała, który walczył przeciwko niewolnictwu, czy pomalowali, zniszczyli monumenty dla tych żołnierzy, którzy mieli tam jakąś brygadę murzyńską, no to po prostu są kompletnymi debilami. No i ci wszyscy obrazoburcy, wszyscy ci niszczyciele tego świadectwa historycznego, no bo to jest świadectwo historyczne. Czy oni nie widzą różnicy pomiędzy Grantem a powiedzmy Robertem Lee? Robert Lee, no to generał z południa. Parę dni temu wrzuciłem filmik z pomnikiem właśnie Roberta Ely. Tam chodziłem naokoło, później tam samochodem trochę jechałem. No to on był generałem południa. On był generałem Konfederacji. On był generałem, powiedzmy, tych, którzy byli za tym, żeby nie znosić niewolnictwa. No jeżeli ci sami kretyni, ta sama młodzież nie rozumie, kim był jeden, kim był drugi, co jeden przedstawia, co drugi przedstawia. Nie wiedzą, co jest Gettysburg. W Gettysburgu to była jedna z tych najważniejszych bitew, kiedy właśnie te rebelianci, kiedy to odłączenie, ta wojna secesyjna, czyli wojna odłączeniowa, była zadecydowana. I nie wiedzą, co to jest Gettysburg. Oni nawet nie są w stanie powiedzieć, w którym roku była wojna cywilna. Oni nie są w stanie powiedzieć nawet tej dekady, tego dziesięcioletniego, w którym była ta wojna secesyjna, wojna cywilna, wojna bratobójcza, kiedy się zaczęła, kiedy się skończyła, kto był po której stronie. Uniwersytety, najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że uniwersytety uczą wszystkich, tą młodzież, żeby była pewna siebie, żeby była krzykliwa i żeby się wypowiadała, no ale również uczy jednak tej obłudy i fałszu. Te wszystkie środki masowego przekazu, te media przez ostatnie parę tygodni pokazują te protesty, te zamieszki, ten szaber sam w sobie. No i pokazuje, że te pokolenie to jednak jest słabo wykształcone. Rozdrażnione po prostu do czerwoności. Dużo z tych młodych ludzi, no tam w telewizji, czy na kamerach, czy na YouTubie i protestujących, no to pokazują, że to są dwudziestolatkowie. To są dwudziestolatkowie. Wydają, że są młodzieżą, ale w porównaniu do ich dziadków,
tych, którzy przetrwali kryzys lat 1920 czy II wojny światowej, no to są kompletnie inni. Cały jak to jest możliwe, żeby ci wszyscy, ta młodzież chroniona, zabezpieczona i mająca zbyt długo ten okres dorastania, mówiła, że w zasadzie wszystko wie, tak? No to zawsze młode pokolenie mówi, że to stare pokolenie nic nie wie, no ale teraz to, co się dzieje w Ameryce, no to jednak okazuje się, że to pokolenie młode kompletnie nic nie rozumie. No i takie pytanie, to w zasadzie jak się zada takie pytanie, no to trzeba skierować z powrotem na te uniwersytety, tak? Coś jest z tymi uniwersytetami. Miliony, dziesiątki milionów absolwentów, czy tych, którzy rzucili studia, mają straszne długi. Mają długi szkolne, no i muszą je spłacać. Jest $1.5 trylionów całego tego długu studenckiego w Ameryce. No i cały ten ciężar, całe te brzemię, no to przesuwa małżeństwo, tak? Ludzie mają dużo długów, nie chcą się żenić, nie chcą wychodzić za mąż. To nie zachęca do tego, żeby mieć dzieci, no bo wszyscy chcą oszczędzać. Nie zachęca, albo nawet uniemożliwia kupowanie domów. No i to jeszcze przy okazji jest dużo innych najróżniejszych problemów ludzi dorastających, którzy wchodzą w wiek dorosły, także ten dług, no to jest kompletnie niepotrzebny. No i te uniwersytety mają multimiliardowe po prostu fundusze, no i oni nie biorą żadnej odpowiedzialności moralnej, kompletnie nie biorą. Na uniwersytetach przez ostatnie 10-15 lat to wzrost tego czesnego, no to był mniej więcej 2-3 razy więcej niż inflacja. Także czesne wzrastało mniej więcej około 2-3% co roku. Co roku wzrasta, kiedy inflacja jest powiedzmy tam 0,5%, 1%, to czesne wzrasta 2-3-4% i idzie w górę. No i oni się, uniwersytety nie martwią się w zasadzie o tych zapożyczonych absolwentów. Oni nie martwią się o tych absolwentów, których najróżniejsze specjalności w ogóle się nie tłumaczą na to, żeby dostać jakąś dobrą pracę, czy żeby gwarantowało nawet, że absolwenci potrafią mówić, pisać, czy jakoś myśleć nawet trafnie i prawidłowo. No jedna z tych nieprzewidywalnych konsekwencji tych chaotycznych reakcji do COVID-19, do paniki 19, tej epidemii i tej przemocy po tym, jak zginął ten George Floyd, który poszedł, dał fałszywą 20-dolarówkę Hindusowi w delikatesach, a Hindus zadzwonił na policję i policja złapała, bandzior uciekał, trzymała go pod kolanem 8 minut, starając się przekonać, żeby dał się zaaresztować. Nie dał się zaaresztować, miał w sobie tyle kokainy, amfetaminy i innych fentetyli, że po prostu wziął, serce mu nie wytrzymało, nie był w stanie oddychać. No i teraz to trzeba się zastanowić nad tymi okolicznościami, co narodziło te masowe protesty, tak? Można powiedzieć, że byłoby dużo mniej długu uczelnianego, uniwersyteckiego i tak dalej, jeżeli zamiast rządu federalnego, czyli w Waszyngtonie, który gwarantuje pożyczki studentom, bo to jest ten problem. Rząd federalny gwarantuje pożyczki, także banki komercyjne dają pożyczki na 3, 4, 5%. Uczelnie biorą więcej pieniędzy i kiedyś 40, 50, 60 lat temu ludzie płacili, powiedzmy, rodzice dawali tam miesięczną, dwumiesięczną pensję na uczelnię, studenci pracowali, w wakacje sobie troszeczkę dorobili, no i byli w stanie zapłacić cały rok nauki. Teraz średnie czesne wikty i opierunek, można powiedzieć, no to jest 50-60 tysięcy, kiedy średnia pensja roczna też jest 50-60 tysięcy.
pracy. Także to, to wszystko się wyrównało. No i uniwersytety, jeżeli uniwersytety by w zasadzie same gwarantowały swoimi funduszami, a nie rządowymi, no to na pewno prezydenci by obcinali koszty, na pewno prezydenci by zapewnili to, że absolwenci znajdą dobrze płatną robotę po tym, bo będzie ostre nauczanie, ostry program nauczania, że profesora będzie odpowiedzialna i tak dalej, i tak dalej. Podatnicy, którzy są nieustannie oskarżani, zastraszani tym, że są rasistami, że są homofobami, że są seksistami, że nie chcą płacić na te studia. No oczywiście, że nikt nie chce płacić na te studia, które produkują właśnie tych kretynów, którzy palcem nam wykrzykują, że my musimy w zębach przynieść pieniądze na ich kretyńskie kursy, tak? No bo te kursy, które oni kończą, to po prostu są nie do uwierzenia. No i ci krzykliwa młodzież, która nie jest w stanie opuścić domów rodzinnych, siedzą gdzieś tam w basemencie, udają moralistów, tak? Udają ludzi, którzy są w pozycji, żeby mówić, co jest dobre, a co nie jest złe. Najprawdopodobniej podatnicy nie będą już chcieli czy musieli subsydiować, dodawać do tego nadużycia w tej wyższej, na wyższych uczelniach, no bo jednak to są upolitycznione instytucje. Te instytucje są upolitycznione, no i teraz by wypadało, żeby właśnie te fundusze tych uczelni były opodatkowane. No bo teraz uczelnie są wyższej użyteczności i powiedzmy w wielu miejscach, jeżeli jest na przykład jakiś tam hotel czy apartament i uczelnia kupuje wieżowiec, gdzie były apartamenty i przerabia je na bursy, no to miasto do tej pory z hotelu czy tych z apartamentów dostawało podatek katastralny, czyli jeżeli budynek był warty tam powiedzmy 100 milionów, no to 1 milion dolarów w podatku katastralnym szedł do miasta. Teraz uczelnia przychodzi, kupuje ten apartament za te 100 milionów i mówi, jesteśmy uczelnią i już tego miliona w mieście nie ma, bo to jest wyższej użyteczności. I te 100 i te milion dolarów musi te miasto, które tam jest, nie dostaje. Od prywatnych obywateli, właścicieli dostawało, a od socjalistycznego uniwersytetu już nie dostaje. Także jeżeli cały ten socjalizm już został taką wiarą czy wyznaniem, takim credo politycznym, no to wydawałoby się, że właśnie te liga, bluszczowa liga, te Ivy League, no to jest grupa szkół takich 10-20 najwyższych szkół, najstarszych, najbardziej renomowanych, ciężko się tam dostać, no to by może wypadało dać im podatek od bogactwa, bo socjaliści zawsze krzyczą podatek od bogactwa, no to te koledzie też by wypadało zacząć robić podatek na te kolosalne, straszne fundusze. No i żeby jakaś była redystrybucja tych pieniędzy dla biedniejszych koledzy uniwersytetów. Harvard to jest taki znana uczelnia, gdzie Michnika zapraszały, te czerwone świnie właśnie z Harvardu często zapraszały Michnika. No to Harvard, do Harvardu należy połowa dzielnicy. Dlaczego? No bo oni właśnie wykupywali, miasto ścigało właścicieli domów, właściciele domów płacili podatki, nie mieli za dużo pieniędzy z czynszu, to domy się przeradzały w slumsy, bo też był rent control, czyli kontrolowanie czynszu, no to Harvard wykupywał większość nieruchomości, później tę kontrolę czynszu znieśli i Harvard mógłby w sumie przez następne 60 lat nie brać pieniędzy żadnego czesnego. Także trzeba by było to ustawić do porządku tych wszystkich zdenerwowanych absolwentów,
wszystkich tych profesorów, którzy są nigdy nierozliczani, dlatego że ci źle wytrenowani studenci mają profesorów, którzy mają robotę na całe życie. Także, że ta akademia gwarantuje zatrudnienie na całe życie, to dlaczego studenci, absolwenci nie mają gwarantowanej pracy po tym, jak skończą te studia? I to jest właśnie ten paradoks. No, epidemia i całe te zamrożenie i zamknięcie całego społeczeństwa wymagało nauki na dystans, no ale nie za pełną cenę. Teraz idea, że uniwersytety mogą brać te same pieniądze, te same czesne za to, jeżeli studenci są w domu, są gdzieś w piwnicy u rodziców, no to nie da rady tego utrzymać w rzeczywistości. To jest w zasadzie samozniszczenie. Jeżeli ktoś dojdzie do wniosku, że można się nauczyć przez to, że się ściąga z internetu, że się na Zoom rozmawia, czy jakieś tam lekcje ze Skype'a, no to po co płacić 50 tysięcy, czy jeszcze więcej, kiedy to jest z własnej piwnicy, no bo w Ameryce to właśnie się mówi, że mieszkają w basement, w piwnicy, no bo rodzice, jak już ktoś niby dorasta, idzie na studia, no to jest założone, że w zasadzie odlatuje i te wszystkie pokoje są przemieszczone, no i właśnie najczęściej pusty pokój, który zostaje na tak troszeczkę tymczasowo, to jest w piwnicy rodziców. Uniwersytety zmieniają nazwy na swoich uczelniach, zachęcają do wyrzucania i rozwalania posągów, rzeźbi i tak dalej, no i kasują kulturę ogólnie. Nie ma żadnych spotkań, żeby ktoś przyjechał na uniwersytety z innym punktem widzenia. No ale oni kretyńsko przypuszczają, że zawsze będą prowadzili, że oni będą przywódcami tych agresywnych, oszalałych tego tłumu, że ten kierunek tłumu oni będą ciągle kierowali, no bo byli w związku z tym, że to się z nimi urodziło. Ale jeżeli właściciel niewolników, czy jakiś agresywny przemysłowiec z dalekiej przeszłości, nie należy mu się statua, rzeźba, czy posąg, czy jakiś obraz na uniwersytecie, no to jak, czy plaza, czy jakiś hallway, no to jak to jest możliwe, żeby Yale, czy Brown, czy Stanford, to są jedne z tych właśnie Ivy League znanych, mają być wyłączone z tego obłędu lewactwa amerykańskiego, tych szalonych zmian. No w 1984 Orwell napisał, że wszystkie książki są przepisane, wszystkie obrazy są przemalowane, wszystkie rzeźby są zniszczone, wszystkie ulice są zmienione nazwy. Także to się widać. No i teraz jeżeli te korporacje, powiedzmy, jak Coca-Cola, czy Ford, czy inny Chevrolet, no to jest to, co ludzie inwestują, tak? To gdzie są ci studenci, którzy inwestują? Jak oni, co oni mają, jak inwestują w swoje uczelnia? No i ten cały aktualny dzisiejszy chaos, no to zadaje takie podstawowe, życiowe pytania, czy ten o ten cały porządek i ta przejrzystość tych uniwersytetów. No i w zasadzie oni pokazują, że mają straszne fałszywą hipokryzję. Wszystkie te uniwersytety, no to będą walczyć o to pokazywanie tej swojej cnoty do całego tego lewactwa i do tych wszystkich bojowników o sprawiedliwość społeczną, ale to jest wszystko tylko dochodowe dla wszystkich, dla wykładowców, dla pracowników, dla administracji, dla kontraktorów, wyłączając tylko tych, którzy pożyczyli, żeby się uczyć. Także te przytulanie i sygnalizowanie zalat przez te lekarstwo, no to ci wszyscy obudzeni, całe te nowe pokolenie obudzonych, to są złamani, bezrobotni, kończą studia i kretyńsko niszczą wszystko z przeszłości. To na pewno nie pomaga Ameryce ani społeczeństwu
ani nikomu. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Trudno powiedzieć, jak będzie to zmienione, ale podatnicy zdecydowanie zrobią opór temu bandytyzmowi politycznemu.